Zmiany w klubie wyraźnie zmobilizowały radomskie piłkarki. Perspektywa walki o awans do ekstraligi zachęciła podopieczne trenera Wojciecha Pawłowskiego do lepszej koncentracji podczas ataków. W meczu z trzecioligową Wab Warszawa radomianki strzeliły 11 goli, nie tracąc ani jednego. Kolejny sparring Hydrotrack rozegra w niedzielę. Na boisku przy ulicy Chałubińskiego radomianki zmierzą się z Unią Lublin. Początek meczu o godzinie 16.